Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na kanale Board Games TV. W dzisiejszym odcinku gra Fierce to Fight od wydawnictwa Fabryka Gier Historycznych. Jest to gra w klimatach II wojny światowej, gra dla 2 do 4 graczy. Tutaj gracze będą przygotowywali swoich żołnierzy do realizacji misji. Ten gracz, który zdobędzie tych punktów jak najwięcej za wykonane misje, wygrywa grę. Także zobaczcie, jak prezentuje się gra Fierce to Fight. No i za chwilę wracamy. Zapraszam. Okej, tak prezentuje się gra Fierce to Fight. Jak widzicie, naprawdę ta gra sporo zajmuje miejsca. I cóż tutaj... Okej, tak prezentuje się gra Fierce to Fight. Jak widzicie, plansza i sama gra zajmuje dość sporo miejsca, także musimy przygotować dość spory stół. I gracze cóż tutaj mają? Gracze mają w pobliżu rozkazy, które będą wybierali, będą je wykonywali. Mam planszę Europy i trochę tutaj Afryki Północnej. Gracze będą wysyłali żołnierzy do tych regionów. Niektóre regiony mają jakieś dodatkowe tutaj akcje. Mam również poziom tutaj zagrożenia, siły wojsk tutaj wrogich, czyli tych niemieckich, siły osi. W pobliżu mamy karty żołnierzy, karty wydarzeń, karty misji. Każdy z graczy na początku gry dostaje 4 początkowe misje stali czerwonej i będzie się starał te misje zrealizować. Cóż na tych misjach znajdziemy? Przede wszystkim ilość punktów, jakie gracz otrzyma za wykonanie misji, gdzie ta misja będzie rozgrywana, poziom trudności oraz jacy żołnierze będą potrzebni do zrealizowania tej misji. No i dobra, gracze grają zgodnie z kazaniami zegara i pierwsza faza jest to faza rozkazów. Tutaj gracz rozpoczynający wybiera jeden z rozkazów. No i jakie tutaj rozkazy mamy? Jeden z tych rozkazów jest to zdobycie doświadczenia, czyli rozkaz szkolenia. Gracz, który wybiera ten rozkaz, wybiera jednego żołnierza, który już leży przypisany do jakiegoś tutaj, do jakiegoś rejonu i może zwiększyć jego doświadczenie. Możemy zwiększyć jego doświadczenie w dwóch wartości. Albo w tym białym sile, albo czerwonej konspiracji. I przypuśćmy, gracz chciałby rozwinąć tego żołnierza w konspiracji, wtedy umieszcza taki żetonik. Tych żetoników mamy sporo, informujący nas, gdzie podnieśliśmy jego doświadczenie i umieszcza żetonik 2-4 i ten żołnierz został już wyszkolony. Dodatkowo gracz, który wybrał akcję szkolenia, może dodatkowo wziąć żeton sanitariuszki, on będzie potrzebny również do leczenia naszych żołnierzy. No i teraz gracze zgodnie z kazaniami zegara mogą wykonać ten rozkaz, bądź też go nie wykonywać. Gdy został rozpatrzony, zakrywamy. Następnym rozkazem, jaki gracz może wybrać, jest to ruch. Czyli gracz może przemieścić żołnierza do sąsiedniego rejonu, czyli po prostu przesunąć go tutaj do sąsiedniego rejonu. Zaznaczone są tu tutaj strzałki na planszy. Gracz, który wybrał ten rozkaz, może przenieść żołnierza do dowolnego rejonu, z dowolnego rejonu. Kolejną możliwą akcją jest to rekrutacja, czyli gracze będą pozyskiwali nowych żołnierzy i wysyłali ich do wybranych regionów na planszy. Gdy gracz wybiera taką kartę, dobiera dwie karty żołnierzy, następnie wybiera takiego jednego żołnierza z tych dwóch, jednego odkłada pod spód talii, a drugiego umieszcza w dowolnym rejonie tutaj na planszy, prócz tej Afryki Północnej i Włoch. Gdy umieszcza żołnierza, następnie wykonuje jego dodatkową akcję, która znajduje się tutaj w prawym dolnym rogu. Mamy jeszcze różne akcje, które powodują dodatkową rekrutację, zdobycie punktu zwycięstwa itd. itd. Gracz, który wybrał tą akcję, ma możliwość dobrania 3 kart zamiast 2 żołnierzy. Kolejną akcją jest to koncentracja sił. Tutaj gracz wybierający ten rozkaz ma do wyboru 3 możliwości, możliwe akcje. Pierwszą z nich jest to wyłożenie żetonu koncentracji sił do jakiegoś regionu.
W grze mamy trzy żetony koncentracji sił. One są dwustronne, reprezentują każdy rodzaj jednostki. Umieszczając taki żeton w jakimś regionie, informujemy pozostałych graczy, że tam jest koncentracja sił i z tego regionu nie będzie mogli przemieszczać i przesuwać żadnych żołnierzy właśnie takich jednostek. Drugą możliwą akcją podczas wybrania żetonu rozkazu koncentracji sił jest to przesunięcie jakiegoś żołnierza do sąsiedniego regionu. Bądź też wziąć żeton sanitariuszki. Także w drużynie trzyosobowej gracz, który będzie czwartą osobą, nie wykona tutaj żadnej akcji. Gracz, który wybierze na przykład ruch, przełożenie jednego z żołnierzy do innego regionu, to kolejny gracz nie może wybrać tego rozkazu, musi wybrać inną opcję. Kolejną akcją jest to dywersja. Gracz może dokonać dywersji w jakimś tutaj regionie. Gracze sprawdza siłę konspiracji żołnierzy w danym regionie, czyli te tutaj czerwone wartości, sumuje je i sprawdza, czy wartość jest wyższa od strzałki tutaj po lewej stronie tego czarnego znacznika na tym torze. Jeżeli jest wyższa, wtedy dywersja się udała i ten znacznik przesuwa się o jeden pole w dół. Zmniejsza się tutaj siła jakby osi w danym kraju. No i gracz, gdy przesuwa znacznik tutaj z tego szarego pola, gracz otrzyma 2 punkty. Dodatkowo gracz, który wybrał ten rozkaz, może wykonać akcję tutaj przypisaną na dole jakiegoś regionu. Mamy różne akcje, dodatkowa rekrutacja, prawda, wyszkolenie żołnierzy i tak dalej, i tak dalej. No i ostatnią możliwą akcją do wyboru są to manewry. Gdy gracz wybiera taką akcję, taki rozkaz, wtedy faza rozkazów kończy się. Na niewykorzystanych rozkazach, czyli tych, których nie użyliśmy, kładziemy żetoniki punktów zwycięstwa, no a ten odwracamy. No i teraz przechodzimy do fazy zakończenia. Jak wygląda faza zakończenia? Mamy to fajnie wszystko opisane na tym kaflu manewry. Najpierw wykonamy leczenie, czyli jeżeli są ranni żołnierze, możemy ich wyleczyć, odrzucając żetony sanitariuszek. Następnie wykonamy działanie państw osi, czyli dociągamy kartę wydarzeń, czyli tę kartę z napisem First to Fight. Na tej karcie mamy takie informacje, czyli mamy jakieś wydarzenie. Jeżeli gramy w wariancie podstawowym, omijamy to. Jeżeli gramy w rozszerzonym, wtedy gracze sprawdzają to wydarzenie. Na tej dacie umieszczają białą kosteczkę. Tą białą kosteczkę informując, że gdy znacznik czasu tam dojdzie, to wydarzenie wejdzie w życie. Następnie gracze przesuwają o tyle pól znacznik czasu, czyli tutaj mamy 2. Następnie gracze rozstrzygają misję, czyli gracze sprawdzają na swoim ręku, czy ich misja zaczęła się, czyli sprawdzają tutaj datę. Jeżeli się data zgadza z tą, którą stoi znacznik czasu, bądź też już ten znacznik czasu tą datę ominął, gracze muszą sprawdzić misję. Gracze będą porównywali siły żołnierzy w danym kraju, w którym toczy się dana misja, z siłą państw osi. Gracze będą porównywali te siły do tej trudności misji plus wartości, którą wskazuje nam ta czarna kosteczka. I gdy gracze posiadają większą siłę niż siłę osi, misja się powodzi, gracz otrzymuje 7 punktów zwycięstwa. Jeżeli misja się nie powiodła, gracz bierze tę kartę przed siebie, zakrytą, i informuje nas to, że na koniec gry dostanie ujemne punkty. No i gdy rozstrzygniemy następnie wydarzenia, przechodzimy do kolejnej rundy. Gracze odwracają kafelki rozkazów i jedziemy dalej. Gra się kończy, gdy któryś z graczy nie posiada już kart misji na ręku. Wtedy gracze będą sumowali zdobyte punkty podczas gry. Odejmowali oczywiście punkty za niezrealizowane misje. No i gracz, który z tych punktów zdobył jak najwięcej, wygrywa grę.
Ok, zobaczyliście zasady gry. Te zasady nie są jakieś skomplikowane, ale też nie są banalne. Ale przejdźmy do samego początku opinii mojej, czyli do wykonania. Wykonanie gry naprawdę jest bardzo, bardzo fajne. Ładne. Do jakości elementów to jakichś, nie mam wielkich zarzutów. Graficznie również gra jest bardzo, bardzo ładna. Ci żołnierze na kartach naprawdę są bardzo ładnie narysowani, także ciężko się tutaj oko oderwać od tych kart. Troszeczkę nie podoba mi się ta niepraktyczna plansza. Ona tak naprawdę tutaj zajmuje najwięcej miejsca, a tak naprawdę na niej nic się nie dzieje. Na niej mamy tylko tor znaczniku czasu i ewentualnie kładziemy sobie tutaj ten znacznik koncentracji sił. Nic więcej. No mamy tam jeszcze informacje, jak, gdzie te państwa możemy, jak możemy przesuwać tych naszych żołnierzy, czyli te strzałki. I nic więcej. Ale myślę, że to jest spowodowane mechanizmem tej gry, że musimy umieszczać te karty żołnierzy i trzeba było to jakoś rozwiązać. Nie wiem, czy lepszym pomysłem nie byłoby jakieś oddzielne planszetki odpowiednich państw. Nie wiem. Tak wydawnictwo postanowiło, jest ok, ale jest mało praktyczna ta plansza. Co do samej gry. Gra jest od 2 do 4 graczy. Muszę to powiedzieć, że w każdym tutaj wariancie jest bardzo fajnie. Oczywiście, gdy gram w 4 osoby, no to musimy się liczyć, że ta rozgrywka na pewno będzie dłuższa, jest to logiczne. Ale tutaj jakichś większych różnic nie zauważyłem, jest wszystko fajnie i w każdym wariancie grę polecam. Gra trwa 90 minut prawie, jeżeli gramy w pełnym składzie. Może się ona nawet przeciągnąć troszeczkę nawet dłużej, do 2 godzin. Jeżeli gramy pierwszy raz w tę grę. I troszeczkę na początku gra może odstraszyć. Pod takim względem, że gdy graliśmy, zanim zaczęły realizowane być misje, zanim wchodziły jakieś wydarzenia, troszeczkę mijało to czasu, kilka rund, prawda, ten znacznik czasu, jeszcze jak przychodziły te wydarzenia z, nie wiem, o przesunięciu znacznika o 2 pola, no to to szło dość monotonnie i to było takie wyczekiwanie, kiedy w końcu nastąpi ten moment, kiedy będę musiał zrealizować misję, kiedy wejdzie te wydarzenie. I tutaj gracze cały czas musieli przygotowywać się i było wieczne przesuwanie tych żołnierzy, ktoś nam podbierał żołnierza. I tutaj gracze, niektórzy myśleli, że to będzie współpraca, gra współkooperacyjna, czyli wszyscy gracze walczą przeciwko państwom osi. Nie. Tutaj każdy sobie rzepkę skrobie, każdy stara się zrealizować swoje misje, patrzy na siebie, ale musi też uważać, żeby te siły państw osi w poszczególnych krajach nie były zbyt wysokie i wspólnie musimy je redukować, bo niestety nasze misje również się tutaj nie powiodą. Fajny mamy mechanizm szkolenia naszych żołnierzy, możemy ich szkolić, to jest bardzo fajne, to nie jest to, że położymy kartę i on sobie leży i tyle. Możemy tych żołnierzy wyszkolić, to jest bardzo ciekawe. Oni otrzymują rany, możemy ich leczyć. Fajny jest mechanizm tego wyboru rozkazów, to jest bardzo ciekawe. On jest bardzo podobny do tego z Puerto Rico, jeżeli graliśmy w Puerto Rico, wiemy o co chodzi. Gracz wybiera jakiś rozkaz, akcję, pozostali gracze mogą również tą akcję wykonać, bądź też nie. Dodatkowo gracz, który wybrał tą akcję, ma jakiś bonus. I to bardzo tutaj się sprawdza. Powoduje, że każda rozgrywka będzie inna, każda tura będzie inaczej przebiegała, bo każdy z graczy będzie wybierał w innej kolejności te akcje. Także to jest bardzo, bardzo ciekawe i bardzo, bardzo wpasowuje się tutaj w tą grę. Także jak widzicie, gra First to Fight jest to bardzo fajny tytuł w klimatach II wojny światowej, także osoby, które lubią II wojnę światową, interesują się tymi czasami, jak najbardziej polecam Wam zagrać w grę First to Fight, a nawet ją kupić. Jeżeli nie jesteście pewni, zagrajcie, ale na pewno Wam się ta gra może spodobać, bo nam przypada do gustu. Także jedynym minusem, który przeszkadzał mi w tej grze, jest to ta plansza, która no jest niestety mało praktyczna, no ale widocznie tak musiało to wyglądać. Także dla mnie gra bardzo fajna, przyjemna. Kolejny udany tytuł wydawnictwa Fabryki Gier Historycznych, oby tak dalej. Mam nadzieję, że kolejne gry będą jeszcze lepsze. Także dla mnie 4 z plusikiem na 5. Polecam, zagrajcie, bo warto. Także na dzisiaj to wszystko. Zapraszam Was na kolejny odcinek na kanale Board Games TV. Cześć, no i do zobaczenia.